Cześć, z tej strony Karolina Sowańska, witam Was w 136 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości. I rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu, ale raz w miesiącu mam dla Was tak zwane holistyczne inspiracje, czyli jest to odcinek solowy, w którym dzielę się różnego rodzaju inspiracjami, polecajkami tak zwanymi ze świata kultury, ale też zdrowia, wellnessu, jedzenia i wielu, wielu innych. Bardzo się cieszę, że tak... Ciepło przyjęliście tę serię, bo trochę mi zajęło przełamanie się do nagrywania odcinków w pojedynkę, ale bardzo doceniam tę przestrzeń na to, bym mogła te przeróżne smaczki z minionego, lub też jak w tym przypadku mijającego miesiąca zebrać, podsumować. Także fajnie, że słuchacie, bardzo Wam dziękuję. I na sam początek tego odcinka chciałabym trochę podsumować, i też znowu podziękować Wam za ten niesamowity sukces codziennika w przedsprzedaży bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nam zaufały i które zamówiły codziennik w tej uważam, bardzo fajnej promocji. Teraz, kiedy nagrywam ten podcast, kończymy pracę drukarsko-logistyczne i powinien on, codziennik, być do Was wysłany dosłownie na dniach. Także dostaniecie oczywiście powiadomienie o tym, że paczka została nadana, a dla wszystkich osób, które jeszcze się wahały, wahają, które dopiero teraz chciałyby się zdecydować na zakup codziennika. Jest on dostępny oczywiście w regularnej sprzedaży, w regularnej cenie, czyli 111.11. 11. Natomiast mój e-book o porannych rytuałach, który był dołączany do codziennika w przedsprzedaży, też jest już do kupienia na mojej stronie i teraz taka last minutowa informacja, jeśli macie ochotę go zakupić w promocyjnej cenie, czyli 22-22 zamiast 33.33, 33, to macie czas do końca miesiąca, czyli do 31. Stycznia. I jeszcze z tak zwanych ogłoszeń parafialnych, chciałam Wam tylko powiedzieć, że oczywiście w marcu, tak jak mówiłam w zeszłym miesiącu, 10% ze sprzedaży wszystkich produktów elektronicznych na moim sklepie zostało przekazane, w zasadzie zostanie przekazane, bo to zawsze dzieje się z pewnym opóźnieniem kiedy już to wszystko rozliczymy. Centrum Praw Kobiet, bo, bo marzec, bo Dzień Kobiet. Natomiast e, jeśli chodzi o fundację, którą wybrałam na kwiecień, to będzie to KPH, czyli kampania przeciw. Homofobii. Mówię o tym praktycznie co tydzień, ale taką formą wspierania podcastu, bardzo realną i namacalną, jest właśnie kupowanie moich produktów elektronicznych czyli moich przeróżnych e-booków, które znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com ukośnik sklep. I właśnie kupując te produkty, oprócz wspierania mojej działalności, co miesiąc możecie przyczynić się do, do rzucenia cegiełki jakiejś fundacji. Także mieliśmy już Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, które, które wspiera samotne osoby starsze, dalej właśnie Centrów Praw Kobiet i teraz kampanię przeciw homofobii. Także oczywiście Was zachęcam, zapraszam i odsyłam po wszystko do opisu. Słuchajcie, marzec był dla mnie naprawdę... Wyjątkowym miesiącem i jeżeli obserwujecie mnie w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, ewentualnie Facebook, to wiecie, że w marcu byłam na wyjeździe, byłam na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze i na Teneryfie. I nie wiecie tego, że pomimo, że odcinki podcastu ukazywały się przez ten czas co tydzień, to ja zrobiłam sobie dosyć długą przerwę od nagrywania, więc powiem Wam szczerze, trochę się czuję taka onieśmielona i zresztą kilka dobrych minut zajęło mi wejście w ten stan flow. Nie wiem, czasami właśnie czuję, czuję stres podczas tych nagrań solowych, ale myślę, że praktyka czyni mistrza i może z czasem mi to minie, a może właśnie ten dreszcz emocji jest potrzebny. Sama nie wiem. W każdym razie ogromną inspiracją, ogromnym ulubieńcem Marca jestem dla mnie ten wyjazd i jestem świadoma ogromnego przywileju Jakim był w ogóle fakt, że mogłam wyjechać i że zorganizowałam sobie w ten sposób czas, i jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna za to doświadczenie, za towarzystwo, które miałam przyjemność mieć, i wierzę, że ten spokój, ta regeneracja i ta inspiracja, która przyszła do mnie podczas pobytu na fuercie, będzie rzutowała na to, co zadzieje się tutaj w podcaście. Także ja już się nie mogę doczekać nadchodzących odcinków, jeszcze Wam nie zdradzę, ale będzie super i bardzo się cieszę, że jestem z powrotem w Polsce. Oczywiście mamy trudny czas, ale to nie znaczy, że mamy wszyscy od tego uciekać i myślę, że możemy patrzeć z nadzieją. Na nadchodzącą wiosnę i lato. Ja staram się tak do tego podchodzić i na pewno moją pierwszą ogromną inspiracją będzie ten wyjazd. Nigdy wcześniej nie byłam na, na fuercie, nie miałam szczególnych oczekiwań. Nie wiem, czy wy mieliście okazję odwiedzić to miejsce, ale jest to niesamowita wyspa, która na początku poniekąd odrzuca, bo nie ma tam prawie żadnej roślinności, jest bardzo sucha, pustynna, wulkaniczna, ale ma niesamowitą energię. Przyjeżdżają tam bardzo ciekawi ludzie i szczególnie chciałabym polecić Wam miejscowość, w której zatrzymałyśmy się finalnie przez większość naszego pobytu, czyli La Harris. Jest to taka surferska wioska w północnej części wyspy, w tak zwanym interiorze, ale nad ocean jedzie się dosłownie 15-20 minut i jest on z każdej strony od wschodu, od zachodu i od północy. I powiem Wam, że tak zachwyciła mnie tamtejsza architektura, to w jakim stylu budowane są domy. Naprawdę czułam się, jakbym pojechała gdzieś do Palm Springs czy w jakiś inny zakątek, właśnie Kalifornii. Jednocześnie są bardzo fajne restauracje, kawiarnie. Ludzie, którzy tam przyjeżdżają, to są często surferzy, osoby bardziej uduchowione. Naprawdę jest tam klimat, mówiąc angielskiego, bardzo cool. I nie sądziłam, że to miejsce tak mi się spodoba i że będzie tak wyjątkowe. Szczególnie dziwiłam się mojej przyjaciółce, właśnie Justynie Świetlickiej Owsianej, którą odwiedziłam właśnie na Fuercie, że tak bardzo spodobało jej się tak właśnie pustynna i, i z pozoru dziwna, nieprzyjazna wyspa, bo mamy obie porównanie z Teneryfą, ale teraz rozumiem, po prostu klimat tam jest wybitny i, i te sklepy właśnie z, czy z biżuterią, czy z ręcznie robionymi ubraniami, czy z meblami, to wszystko jest niesamowicie klimatyczne, właśnie rzemieślnicze i bardzo wpasowało się w w jakiś tam mój klimat, i, i czułam się naprawdę jak u siebie. I w ramach mojego wywodu o tym, o tym wyjeździe, chciałam Wam powiedzieć, że moim wielkim odkryciem marca jest surfing. I moja przygoda z surfingiem w zasadzie zaczęła się i, i, i skończyła na ten moment właśnie na Fuerteventurze. Ale ja od bardzo dawna gdzieś tam marzyłam o tym żeby tego surfingu spróbować. Nawet byłam zapisana na wyjazd jogowo-surferski na Bali. Oczywiście się to nie wydarzyło z uwagi na pandemię. Natomiast jakby miałam taką wizję siebie jako osoby surfującej, podczas gdy, kiedy przyszło co do czego i miałam możliwość posurfować, czy na Teneryfie, czy na właśnie Wartowenturze, robiłam wszystko, żeby do tego nie doszło. Rezygnowałam, Justyna próbowała mnie namówić, ale mówiłam nie. I powiem wam ciekawa anegdota jest taka, że dosłownie parę dni przed naszym wyjazdem, Justyna powiedziała, że odkryła najwspanialszego nauczyciela surfingu, pana 60-letniego hipisa z długimi, siwymi włosami, i powiedziała, że jeżeli miałaby mnie pokierować na zajęcia pierwsze, to tylko z nim. I powiem wam, bez większego entuzjazmu postanowiłam, postanowiłam się łaskawie zgodzić i poszliśmy te zajęcia w czwórkę. To były takie zajęcia indywidualne. I powiem wam, że przepadłam. To jest coś niesamowitego. Ja nie jestem fanką wody. Chodziłam do pływackiej szkoły, więc jakby nie boję się pływać, umiem pływać, ale nie jestem tą osobą, która potrafi siedzieć w morzu, w oceanie, w basenie godzinami. Zupełnie mnie to nie rusza. Wolę, kiedy jest cieplutko i suchutko, więc miałam bardzo wiele obaw. Bałam się, że będzie mi zimno, pomimo, że mamy oczywiście pianki na sobie. Nie lubię, kiedy moczy mi się głowa, nie lubię, kiedy moczy mi się twarz. Po prostu. Byłam na nie, wiedziałam, że to jest duży wysiłek fizyczny, a też nie przypadłam za takim y, hardkorowym workoutem. I to była miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego zanurzenia. Nie było mi zimno, nic mi nie szczypało, nic mnie nie bolało, choć jest to oczywiście bardzo obciążający fizycznie sport. I muszę się na chwilę pochwalić, ale złapałam każdą falę. Która była mi mm, zasugerowana, bo byłam z nauczycielem, który mówił mi, kiedy mam się odwrócić, i żebym właśnie te falę próbowała wziąć. I to jest te doświadczenie do no porównania z niczym innym. Powiedziałam to super szybko. Ale to uczucie, kiedy twoja deska dostaje takiego przyspieszenia od fali, kiedy wiesz, że masz dosłownie sekundę, żeby wstać, to jest. Takie bycie w tu i teraz, to jest tak niesamowite doświadczenie medytacyjne, że ja zdaję sobie sprawę, że mówię o tym surfingu od pięciu minut, ale to naprawdę miało niesamowity wpływ na moje samopoczucie i był to dla mnie wręcz przełomowy moment odkrycia czegoś nowego, co może dać ci w tak krótkim czasie tyle szczęścia. I właśnie ten pan nauczyciel. 60-letni surfer hippies powiedział, że ja po prostu mam do tego jakiś dar i śmiałyśmy się, że może po prostu byłam w poprzednim wcieleniu surferką, bo to przyszło tak naturalnie i wydaje mi się, że to, do czego zmierzam, to to, że jeżeli wasz instynkt podpowiada wam, żeby czegoś spróbować, nawet jeśli macie mnóstwo takich racjonalnych, rozumowych obaw, warto za tym iść, bo możliwe, że to jest coś, co w was siedzi i jeżeli jest szansa, że to da wam tak dużą satysfakcję i tak dużo radości, ile mi dały te dwie godziny serwowania, to to jest tego warte, bo to uczucie jest po prostu bezcenne. Przy okazji właśnie ten wysiłek też tam cudownie resetuje mózg, to skupienie, to bycie w jedności z przyrodą, to jest coś nie do opisania. Także na pewno wywarło to ogromny wpływ na mnie i na pewno do tego wrócę. Może na bali, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że kolejny surferski raport i wywód zrobię właśnie z tej wyspy, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym odwiedzić. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o marzec. Wspaniały czas, wspaniały wyjazd i pewnie wiele inspiracji, o których Wam zaraz powiem, poniekąd będzie się z tym wiązało. Ale przechodząc dalej, chciałabym poświęcić sekundę na kulturę. I mam dzisiaj dla Was dwie książki. Pierwszą książkę, o której chciałabym powiedzieć, przeczytałam ym, tuż przed wyjazdem. I jest to książka o pięknej nazwie Książka o Miłości. Wszelkie efekty dźwiękowe są oczywiście wpisane w ten odcinek, bo będę trzymać sobie różnego rodzaju rekwizyty po to, aby móc Wam lepiej o tych rzeczach opowiedzieć. Więc pierwsza książka jest to, tak jak powiedziałam, Książka o Miłości z tytułem Uwaga bawiąc uczy autorstwa Małgorzaty Halber i Olgi Drędy. Olgę możecie kojarzyć z mojego podcastu, z odcinka, który był bardzo, bardzo pozytywnie przyjęty o hygę i o inspirowaniu się innymi kulturami w kontekście dążenia do szczęścia. Jest to książka, która została nazwana esejem w dialogu. Ma bardzo ciekawą formę. Jest to oczywiście dialog między dwiema autorkami. Książka jest podzielona na rozdziały. I to jest nawet fajnie napisane. Książka dla osób, które chcą być kochane. Powiem szczerze, miałam różne obawy dotyczące tej książki. Po pierwsze, bałam się, że zupełnie nie będę się w stanie z nią utożsamić że ona będzie może nie wiem za poważna, za ambitna. Mm, też z uwagi na to, jakim respektem darzę autorki a jak bardzo nie wierzę chyba w swoje, w swoje siły. W każdym razie trafiłam na nią w idealnym momencie swojego życia. Była ona mi bardzo potrzebna. Była to książka, z którą utożsamiłam się, jak z niczym to ostatnio pamiętam, po co ostatnio zdarzyło mi się sięgnąć. Jest to książka, gdzie dzwoniłam do ludzi po to, żeby im zacytować fragmenty, bo tak bardzo nie mogłam uwierzyć, że to jest o mnie. Jest to książka, która pozwoliła mi znormalizować pewne doświadczenia, które miałam w swoim życiu, osoby, które znałam, czy swoje reakcje na zachowania. Jest to naprawdę. Dla mnie spokój, empatia, pocieszenie i jednocześnie rozsądek i nadzieja w jednym. Bardzo fajne jest to, że autorki rozmawiają jako właśnie serce z rozumem, gdzie rozumem jest Olga, a sercem jest Małgorzata i pokazują właśnie różne podejście do, do przeróżnych zjawisk, sytuacji w życiu. I tutaj nie da się za bardzo tej książki, nie wiem, zaspoilerować, ale. Naprawdę polecam tę książkę każdej osobie, którą interesują relacje, która była w relacji, jest w relacji, chce być w relacji albo chce zrozumieć pewne rzeczy, które zadziały się w, w ich życiu. Wspaniała, naprawdę, nie mam, ogóle, nie mam w ogóle słów, jest pięknie napisana cudownym językiem. Dziewczyny naprawdę piszą jednocześnie bardzo tak nieformalnie i bezpośrednio, ale ten język jest elegancki jednocześnie i, i bardzo. Mm... Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć jest. Jest to książka na poziomie, ale z dystansem. Bardzo, bardzo Wam polecam. To jest wydawnictwo, znak, pięknie wydana, naprawdę cieszy oko, cieszy duszę, cieszy serce, cieszy głowę. O, oh, cudowna, cudowna książka. Polecam Wam naprawdę całym sercem. I druga książka, którą przeczytałam, w zasadzie przeczytałam więcej, ale druga książka, o której chciałam Wam wspomnieć, jest to książka. Marty Niedźwieckiej, która była też gościnią podcastu o relacjach. Och, ten podcast to był hit. Jest to książka, którą napisała wspólnie z Hanną Rydlewską. Jest to książka Slow Sex Uwolni Miłość. I to jest pozycja, którą bardzo chciałam przeczytać z uwagi na to, że jestem ogromną fanką Marty. I powiem Wam, że ta książka była dla mnie poniekąd takim wyzwoleniem, bo jakby temat seksu nie jest. Czymś, co interesuje mnie jakoś wybitnie, na temat czego czytam 500-stronicowe książki. I byłam mocno sceptyczna, podchodząc do tej książki, nawet początkowo czytając ją przez, przez jakiś czas. Ale im bardziej się w nią zgłębiałam, tym bardziej zrozumiałam to, jak bardzo potrzebna jest ta wiedza, jak bardzo my nie mamy pojęcia o naszej seksualności, o naszych ciałach, o, o relacjach, o komunikacji. I ja jako osoba, która wydawało mi się, że, że jestem całkiem otwarta, że, że jestem poinformowana, tak dowiedziałam się naprawdę miliona nowych rzeczy. Super, że dziewczyny, mm, kobiety, babki bo to jest w ogóle reedycja tej książki, ale super, że dziewczyny przy tej reedycji dopisały dodatkowe rozdziały, które odnoszą się do sytuacji, jaka ma miejsce na świecie, tej w kontekście pandemii, w kontekście nawet sytuacji politycznej w Polsce, sytuacji kobiet, ruchu mitu. Także bardzo, bardzo podoba mi się szczególnie właśnie ten komentarz na końcu, ale Uważam, że biorąc pod uwagę, że w Polsce naprawdę nie istnieje edukacja seksualna, tak, taką książkę powinna przeczytać każda kobieta i każdy mężczyzna, niezależnie od tego, czy, czy chce z tym coś robić, czy, czy chce stosować się na przykład do ćwiczeń, które tam są um, zalecane czy też sugerowane dla par, ale też indywidualnie, po prostu, żeby lepiej zrozumieć, jak działa nasze ciało, bo powiem Wam szczerze, odnoszę wrażenie, że jako społeczeństwo nie wiemy o seksualności. Absolutnie nic. Żyjemy przeszłością, żyjemy stereotypami i naprawdę uważam, że na XXI wiek najlepiej by było się troszeczkę doedukować. Zostając jeszcze w temacie kultury, mam dla Was e, serial, o którym już prawie zapomniałam, bo skończyłam go oglądać na samym początku marca. Jest to serial HBO, jest to serial stewardessa. Naprawdę super produkcja. Tak jak powiedziałam, to było już. Parę, parę, parę tygodni temu, ale jest to serial taki: jest to thriller psychologiczny o stewardesie, ale świetnie zrobiony, mega trzymający w napięciu. I z pozoru można by pomyśleć, że to jest właśnie thriller sensacyjny, dużo się dzieje, ale jest to też naprawdę moim zdaniem bardzo mądry serial, który pokazuje takie zjawiska jak problem z alkoholem. I różnego rodzaju zaburzenia wynikające z np. Na dysfunkcyjności naszych rodzin, kiedy dorastaliśmy. Bardzo fajne aktorsko świetna rozrywka, ale z przesłaniem także naprawdę polecam Wam serdecznie. Teraz wydaje mi się, że przechodzimy do takiego działu bardziej wellnessowego nazwijmy to także będzie trochę kosmetycznie, modowo, jedzeniowo. No i w sumie tyle. I zacząć chciałabym od nowego gadżetu, który sobie sprawiłam. I są to okulary blokujące niebieskie światło na dzień. Mówiłam wielokrotnie o okularach iShield, tych na wieczór, blokujących w 100% światło niebieskie, takie pomarańczowe okulary. Oczywiście jest też rozmowa z założycielem, ze Sebastianem Kilichowskim właśnie o tych okularach, o blokowaniu niebieskiego światła, dlaczego warto to robić. Ja o tym mówię też w moim e-booku właśnie o codziennych rytuałach i ten temat ogólnie przewija się bardzo często u mnie. W każdym razie to są okulary, które nosi się pod wieczór, a ja postanowiłam zainwestować w okulary dzienne, ponieważ kiedy nagrywam, montuję czy na komputerze, czy kiedy jestem na telefonie, no to jednak cały czas nasze oczy są obciążone i są narażone na to światło niebieskie i oczywiście nie można go w pełni blokować za dnia, bo jest ono nam potrzebne, ale warto jest chociaż trochę ograniczać. Właśnie dostęp naszych oczu do tego światła, raczej dostęp światła do naszych oczu, powinnam powiedzieć. Plus są to też okulary z antyrefleksami, więc nasze oczy jeszcze bardziej nam za to podziękują. I kupiłam sobie model właśnie Aviatorów. Powiem Wam, noszę codziennie, są ekstra, nie umiem powiedzieć Wam, że o, widzę efekt taki, taki, taki. Natomiast przekonują mnie badania naukowe, które mówią właśnie o konieczności ograniczenia kontaktu naszych oczu ze światłem niebieskim i mam niesamowite efekty, jeśli chodzi o to, jak czuję się po noszeniu tych wieczornych okularów, dlatego stwierdziłam, że za dnia też warto się wspomóc. I wydaje mi się, że nadal obowiązuje kod, czyli karolina5 na iShield. Macie 5% zniżki, co można wysnuć z kodu karolina5 i to wszystko znajdziecie w opisie odcinka. Teraz chwila na kosmetyczny kącik, i chciałam Wam powiedzieć kilka słów o marce Phenome, która jest fenomenalna. Nie no, śmieję się, musiałam to powiedzieć, bo kiedy zapisywałam sobie inspirację, to stwierdziłam, że to byłoby, to byłoby bardzo nie w moim stylu, gdybym tego nie powiedziała. W każdym razie, miesiąc temu powiedziałam Wam o moim ukochanym. Maśle do ciała, i jest to właśnie mas masło z Fenome. Hmm, powtórzę tylko szybko: to jest Milky Almond Regenerating Body Butter, czyli najspanialszy w ogóle produkt do ciała na ziemi. W sensie on po prostu pachnie jak niebo. Y I jest to produkt na bazie y oleju ze słodkich migdałów, o ile się nie mylę. Y więc o Jesus, po prostu teraz robimy ASMR, odkręcam. Po prostu ja bym mogła mieć takie perfumy. Zresztą moje ulubione perfumy to jest amaretto z maliną, więc też właśnie. Migdał, no coś wspaniałego, jakby każda osoba, która do mnie przychodzi do domu, ja każę im wąchać e, ten balsam. W każdym razie o balsamie było miesiąc temu. E, ja też rzadko w ogóle mówię o markach kosmetycznych, bo przyznam szczerze, jestem... Poniekąd minimalistką, ale też lubię zostawać z produktami, które mi służą. Także z marką Fenowę spotkałam się parę miesięcy temu, właśnie zaczęło się od tego balsamu. I teraz podczas wyjazdu wzięłam ze sobą więcej kosmetyków i powiem Wam, że jestem zachwycona, bo oczywiście nie muszę chyba tego tutaj przypominać, ale wszelkie produkty, które ja polecam, są. Cruelty free, wegańskie, oczywiście produkty fenome są niedostawane na zwierzętach, zawierają tylko składniki pochodzenia naturalnego, zazwyczaj w ogóle organicznego, więc też najwyższej jakości i z jak największą dbałością o planetę podchodzą do swoich opakowań, także jak najwięcej kartoników, szkła i produktów z recyklingu, w sensie surowców z. Recyklingu. I to, co jest mega ciekawe, zaraz Wam powiem, jakie produkty skradły moje serce właśnie podczas tego wyjazdu, bo, bo do tego zmierzam. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to fenomen w ogóle nie używa wody. Tylko hydrolatu aloesowego, czyli właśnie wody aloesowej. Dzięki temu po prostu ym, produkty działają bardziej kojąco, łagodząco, wyciszająco, lepiej wchłaniają się składniki y, aktywne, których jest bardzo dużo, bo ich składy są bardzo bogate właśnie w składniki aktywne, nawet nie wiem po kilkadziesiąt. Ja się tak dobrze na tym nie znam. Ym, no, w każdym razie przechodząc do y, produktów, to polecam Wam serdecznie krem którego używałam właśnie przez ostatni miesiąc i to jest krem Rejuvenating Line Minimizer. I to jest niby krem em, reklamowany jako krem przeciwzmarczkowy, ale jest to cudowny krem wygładzający, nawilżający, ciężko mi powiedzieć w ogóle, jak on pachnie, bo jak dla mnie to on ma coś z tego balsamu, mimo że tam nie ma oleju migdałowego, tylko jest te masło shea, olej żobach, chyba olej arganowy, ale dla mnie ten zapach jest po prostu wspaniały, samo nakładanie to jest taki, nie wiem, ja się czuję po prostu jak w spa, bardzo mi się podoba jego i kolor, i konsystencja, także naprawdę Wam to polecam i szczególnie przez to, że byłam narażona na słońce, to wydaje mi się, że taki krem właśnie dla skóry wrażliwej, dla skóry suchej, był idealny właśnie na te warunki Pustynne wręcz i wieczne na, na fuercie, i on jest z Różeńca Górskiego. Natomiast, <coughs> przepraszam, natomiast drugi produkt to jest maseczka. Ja też ostatnio miałam dosyć ciężki czas, jeśli chodzi o moją cerę, dlatego też poświęcam tyle y, temu segmentowi, bo. Postanowiłam wprowadzić właśnie regularne peelingi, regularne maski do swojej, do swojej pielęgnacji, żeby tę cerę, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, bo naprawdę nie było, nie było ciekawie i właśnie te produkty mi w tym mocno pomogły. E, użyłam, używałam, używam maski Purifying White Clay Mask, czyli maskę z białej glinki oczyszczającą, którą nakładam po e, peelingu i powiem Wam, że ona daje cudowny efekt właśnie oczyszczenia takiej bardzo lśniącej, gładkiej skóry, ale właśnie nie daje tego takiego dziwnego ściągnięcia. Także nie przesusza, ym, tylko, nie wiem, tak odżywia tę skórę, mimo że jest to produkt dla cery mieszanej i tłustej, taki rzeczywiście silniej oczyszczający. Ym, no, przez ten cały czas też myłam w ogóle twarz ich y żelem Calming. Y i, I co? Naprawdę, słuchajcie... Super, że pojawia się coraz więcej takich marek w Polsce, i dodam tylko, że ten podcast powstaje w ogóle pod patronatem marki Fenome i mam dla Was zniżkę z kodem Karolina30. Macie do 11 kwietnia, od dzisiaj do 11 kwietnia, zniżkę 30% na wszystkie produkty. Te, o których mówiłam, oczywiście Wam podlinkuję. I nie dotyczy to zestawów, ale każdy produkt minus 30% wydaje mi się, że to jest fajna rzecz. A, jeszcze wam tylko powiem, że Fenome zrobiło badania, właśnie porównało działanie produktów na wodzie versus na tym hydrolacie aloesowym, czyli na wodzie aloesowej, i skóra jest po Aloesowym hydrolacie zdecydowanie bardziej nawilżona, i już po pięciu dniach można zaobserwować niesamowite zmiany, właśnie chodzi, jeśli chodzi o nawilżenie i odżywienie skóry. Także taka jeszcze ciekawostka a propos tego. Zostając w temacie takim, powiedzmy, wellnessowo-beauty, na sekundę bym przeszła jeszcze do świata mody, bo moim wielkim ulubieńcem jest kimono, o które pytało mnie mnóstwo osób. Na Instagramie jest to cudowne, wzorzyste kimono wykonane przez polską markę Soul. Jest to um, oczywiście mała Nasza lokalna firma, która szyje wszystko ręcznie i ja jestem zachwycona. Po prostu kimono jest przecudowne, przewygodne, bardzo miły jest materiał w dotyku, to jest wiskoza, prałam, jest w świetnym stanie, no ale po prostu ten wzór jest niepowtarzalny, także naprawdę zajrzyjcie sobie jeśli Was interesują kimona do chodzenia po domu, ale też idealny właśnie w takim trybie. Wakacyjnym, surferskim, także coś pięknego. I wspomniane w zeszłym miesiącu, e dresy z Nago, o których Wam mówiłam, sprawdziły się wspaniale i naprawdę mogę się podpisać rękoma i nogami pod, e pod ubraniami tej marki. To są najwygodniejsze, najlepiej leżące, najsolidniej wykonane, najmilsze w dotyku. Dresy to są dresy z hempu także dresy z konopi, niefarbowane, także super. No, Nago jest cudowną, etyczną polską marką, także zawsze już od dawna, dawna, dawna. Ją polecam. I teraz napiję się, słuchajcie, herbaty. Yy. Bo właśnie chciałam Wam powiedzieć o, o herbacie. Myślę, że to już może być nawet i tradycja tych podcastów solowych, że coś o herbacie musi się znaleźć. Yy. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o chyba mojej ulubionej herbacie. Yy. Patrząc tak ponadczasowo, to, są, to jest połączenie dwóch moich ukochanych ziół, które zawsze wygra nawet z najbardziej finezyjną mieszanką, choć oczywiście mieszanki lubię, ale mieszanki się poniekąd nudzą. Jest to Mięta z Koszyczkami Rumianku, i to jest herbata marki Brown House and Tea, którą ja piję od super, super, super dawna. To, co jest wspaniałe w tej marce, to jest to, że jest ona całkowicie bez plastiku, wszystko przychodzi w papierowym opakowaniu. W środku jest papierowa, papierowy taki woreczek. Przysypujemy jego zawartość właśnie do papierowego takiego pojemnika, i w ten sposób trzymamy naszą herbatę. To Są cudowne, organiczne mieszanki. Ma to certyfikat oczywiście organiczny, wszystko jest napisane, jak to parzyć, i tak dalej, i tak dalej. Polska marka, z tego co widzę na opakowaniu, ze świdnicy mają przewspaniałe mieszanki, a ta, o której mówię, nazywa się Klea przez C, albo cle, I don't know. Jest to właśnie mięta z koszyczkami rumianku. Także polecam wam Brown House and Tea z całego serca. A jeszcze tylko wam dodam, że wspomniany miesiąc temu Lunti ma dla was kod rabatowy i z kodem Karolina10 możecie dostać ich cudowne kosmiczne mieszanki herbat z adaptogenami. Także polecam serdecznie. Zostając jeszcze jeszcze przez chwilę w temacie napojów. Jak wiecie, ja raczej um, ograniczam kawę, na pewno nie piję jej z samego rana na pusty żołądek, o czym mówiłam 1532 razy. Ale moim odkryciem, um, choć nie wiem czy jestem gotowa się do tego przyznać, bo to jest parę kontrowersji, ale moim odkryciem jest kawa bez bezkofeinowa. Piję teraz na jakiś czas i chciałam wam najpierw powiedzieć y co mi zasmakowało, a potem chwilę o tej kawie bezkofeinowej. Więc moim, moją inspiracją jest kawa z warszawskiej kawiarni na bank, która znajduje się przy placu bankowym. Super nazwa, pozdrawiam. Jest to ich kawa bezkofeinowa z mlekiem owsianym. Lata bezkofeinowe z mlekiem owsianym to jest po prostu kosmos, to jest coś przepysznego. I teraz wracając do kwestii kawy właśnie bezkofeinowej, tutaj. Jest to temat dosyć sporny, ponieważ słyszałam sporo na temat tego, że kawa bezkofeinowa jest, jakby ten proces pozbywania się kofeiny jest dość toksyczny i ta kawa nie służy nam, ale z tego co słyszałam w rzemieślniczych palarniach, wygląda to nieco inaczej i ta kawa nie jest szkodliwa. Więc jeżeli może znacie się na tym, to dajcie mi znać, czy rzeczywiście tak jest. Piszcie do mnie na przykład na Instagramie Karolina Somańska Podcast, bo chętnie ten temat zgłębię, ale wydaje mi się, że z tych rzemieślniczych palarni to jest ok. No i też umówmy się raz na kilka dni, nikomu się nic nie stanie, ale nie ukrywam, że mi też zaraz się pić normalną kawę jako taki treat w, w ciągu dnia raz na jakiś czas. Nie ukrywam, uwielbiam. Uwielbiam smak i niestety, niestety lubię też działanie. Ale tak jak wiecie, nie piję już jej rano na pusty żołądek, o czym też dużo piszę właśnie w e-booku o codziennych rytuałach. I bardzo chętnie przygotuję w ogóle podcast o kawie, tylko szukam odpowiedniego eksperta, który się ze mną skończy. Nie no, żartuję. Szukam, szukam eksperta, który, który odpowiada moim potrzebom tutaj poruszenia tematu, zarówno zdrowotnego, jak i ekologicznego jak i związanego z etyką. Także może dajcie też znać na Instagramie, jeśli znacie kogoś, kto mógłby tutaj odpowiedzieć na moje nurtujące mnie od dłuższego czasu pytania, ale jeżeli jesteście w Warszawie i macie ochotę na kawę, to koniecznie weźcie latte owsiane w bank. Kofeinowe też jest boskie, ale opcja bezkofeinowa jest naprawdę prima sort. I to już w zasadzie jest końcówka prawie tego odcinka, bo zostały nam jeszcze tylko dwie rzeczy jedzeniowe i pierwsza z nich to jest śniadanie, które chciałam Wam polecić, też biorąc pod uwagę, że nie nagrywam na YouTube i mało pokazuję, co tam jem, to chciałabym raz na jakiś czas przemycać właśnie przepisy tutaj i to będzie najprostsze jedzenie na świecie, czyli śniadanie, które podbiło moje ikai, z którą byłam na Fuercie i na Teneryfie, serce, a mianowicie jogurt z owocami. Kupowałyśmy sobie jogurt zazwyczaj sojowy, w ogóle najbardziej lubię sojowy, też z uwagi na zawartość białka i też jest on Często niesłodzony. Powiem Wam, że trochę jest problem z tymi jogurtami. Dajcie koniecznie znać, właśnie na, pod postem na Instagramie albo pod, pod odcinkiem na YouTube, czy macie jakieś dobre jogurty do polecenia i gdzie je kupić, bo niestety bardzo dużo jest te słodzonych produktów, czego ja po prostu nie lubię. Lubię taki jogurt, jogurt. Także jogurt roślinny, do tego słuchajcie, świeża papaja z odrobiną soku z cytryny. Do tego. Trochę zaczęłam od końca, bo do jogurtu dodawałyśmy rozgniecionego banana i nasiona chia i następnie na górę właśnie szła papaja, jeszcze trochę banana, na przykład jeszcze kiwi albo granat, ale to już jest taka wersja fancy, i do tego pokruszone migdały i orzechy włoskie, no i oczywiście masło orzechowe. Robiłyśmy to sobie zazwyczaj w takich pucharkach, jak do lodów, i czułyśmy się, jakbyśmy jadły najbardziej szałowy, elegancki deser każdego ranka. Także. Cudowne śniadanie, może niekoniecznie na chłodną pogodę, ale idzie lato wiosna, i naprawdę uważam, że nasze ciała już wołają powoli właśnie o świeże owoce, bo ja też spędziłam całą zimę, jedząc e, duszone jabłka do mojej owsianki. I myślę, że taki jogurt z owocami to jest cudowny powiew świeżości. I na sam koniec, słuchajcie, ostatnie, ostatnia rekomendacja jedzeniowa, to jest e, po prostu historia niesamowita. Nie będę jej całej opowiadała, ale. Totalnym, w cudzysłowie, przypadkiem, bo ja oczywiście w przypadki nie wierzę, trafiłyśmy do pizzerii na Fuerteventurze w Puerto del Rosario, która nazywa się Ciao Mare Pizza Gourmet. To się tak mówi po hiszpańsku, wiadomo, chodzi gourmet, gourmet. Ja już nie wiem, jak to się po polsku powinno wymawiać. W każdym razie jest to, mm, mówiąc wprost, najlepsza pizza, jaką w życiu Jadłam. Jest to miejsce, które nas absolutnie zachwyciło i chciałam teraz powiedzieć, że jeżeli będziecie kiedykolwiek na fuercie, musicie tam pojechać. To jest lepsza pizza niż ta, którą jadłam z całą sympatią w przyjemności w Warszawie, a kocham tę pizzę, lepsza niż jadłam w Neapolu. Jest to pizza, która jest robiona na zakwasie. I ona dojrzewa, leżakuje sobie około 30 godzin, więc to ciasto po prostu jest wybitne, po prostu jednocześnie cienkie, z grubymi, pełnymi pęcherzyków powietrza, cudownymi boczkami, coś naprawdę wspaniałego. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że chciałam w ogóle zamówić sobie po prostu zwykłą pizzę z grillowanymi warzywami bez sera, a pani zapytała mnie, czy mam ochotę na wegański ser. Mnie po prostu wcięło, i mówię, że macie wegański ser. Ona mówi, tak, mamy tutaj bardzo dużo wegan i możemy Wam nawet zrobić pizzę dnia w wersji wegańskiej. Czy macie jakieś um, alergie? Jakieś um, ewentualne niechciane produkty? I mówimy, że nie. Więc słuchajcie, przynieśli nam pizzę z... Boże, to była największa obfitość w moim życiu. Tam były kawałki wegańskiego sera brie, tam były, był sos truflowy, tam był inny jeszcze jakiś sosik grzybowy, tam był sos ym, taki ostry jeden, tam były takie kleksy, a nie kleksy, to były jak takie... Kojarzycie, kiedy ozdabia się tort takim specjalnym rękawem? To były właśnie takie, takie musy, na bazie ziemniaka, z dodatkiem na przykład szafranu. No to było po prostu, to była jakaś poezja, więc zapraszam Was na mojego prywatnego Instagrama. Jeżeli macie ochotę obejrzeć tę pizzę, to jest ona w zakładkach Fuerteventura, bo to było coś niesamowitego. I ja zdaję sobie sprawę, że dawanie rekomendacji restauracyjnych za granicą w pandemii jest dosyć śmiałym posunięciem, ale to jest pizza, dla której bym wróciła na Fuerte. Coś po prostu przepysznego, niesamowita obsługa, wspaniały szef kuchni, który jest samoukiem, wychował się niedaleko Parmy we Włoszech, przyjechał na Fuerte i od wielu, wielu lat robi pizzę, która jest wyróżniana przez jakieś tam przewodniki TripAdvisora i jest to wręcz legendarne, moi drodzy, miejsce. Dobra, powiem szczerze, bardzo boli mnie już gardło. Więc dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Przypomnę na koniec, że wsparciem podcastu jest kupowanie moich produktów elektronicznych i w marcu, nie, w kwietniu robiąc to, wspieracie kampanię przeciw homofobii. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama Karolina Spańska, Podcast. Tam się dzieje naprawdę dużo, jest dużo fajnych dyskusji, grafik, cytatów. Wkładam dużo serca w, ten, w to konto, więc będzie mi super miło, jeżeli je zaobserwujecie. Jeżeli mnie słuchacie na iTunesie, możecie zostawić też kilka słów recenzji. To wiele dla mnie znaczy. Tam możecie napisać opinię, wystawić odpowiednią liczbę gwiazdek i to sprawia, że podcast jest promowany, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem i dzięki temu te treści mogą trafiać do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie oczywiście podcast zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować kanał, polajkować odcinek i napisać komentarz. Komentarze zostawiajcie śmiało właśnie i na YouTube, i na Instagramie, bo ja bardzo lubię czytać o Waszych wrażeniach i możemy też wszyscy między sobą po prostu dyskutować. Czy ja coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć? No tak, każdy podcast ukazuje się w poniedziałki o godzinie 7 rano i ja Wam w opisie podlinkowałam wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, łącznie z. Kodami rabatowymi, widzimy się, a raczej słyszymy się, widzimy się, tak, bo podcasty, oczywiście, podcasty wywiadowe są już od zeszłego tygodnia w wersji wideo, także widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć.